No i wreszcie gruszczyński nauczyciel. Był fenomenalnym nauczycielem. Fenomenalnym. Jego prezentacje, jego wypowiedzi i bardziej kameralne korekty były naprawdę porywające. Umiał doskonale uczyć, umiał wprowadzić swoją doktrynę, równocześnie zdając sobie sprawę, że studenci przecież mają mnóstwo innych jeszcze dróg nauki, które szanował. No i był dydaktykiem naprawdę przez pewien okres niezrównany, chociażby sądząc z ilości studentów i dyplomatów, którzy się do niego zgłaszali, którzy musieli być przesiewani, bo by się mogło skończyć na tym, że większość ludzi będzie u niego studiować. Prowadził dość poważną selekcję, była prosta sprawa, była klauzula rysunkowa, podany temat i wtedy przesiew już był dość oczywisty, ta sieć była taka optymalna, zostawali ci, którzy mu odpowiadali. Pierwszym dyplomantem był wspaniały Bogdan Paczowski, potem światowej sławy architekt, zamieszkały w Luksemburgu. Potem była złota seria trzech dyplomantów, wraz z Paczowskim jeszcze Marian Sztafrowski, który tworzył wydział w Gdańsku, i Wojciech Buliński, który szczęśliwie jest wciąż obok profesora Cęckiewicza i Juchnowicza, naszym tu i teraz w Krakowie seniorem, znakomitym architektem z wielką przeszłością. Również był to okres parę lat później dyplomu innego bardzo wybitnego, zmarłego przed paru laty, architekta Wojciecha Otułowicza, również wybitnego kolegę, działacza Stowarzyszenia Architektów Polskich i głównego architekta Krakowa. Dydaktyka była ułożona w czterech piętrach. To był mały regionalizm i to była kapliczka lub pomniczek. Był mały obiekt, czyli mogło to być schronisko, dom handlowy, kościółek nieduży. Była większa architektura przeddyplomowa, już dość duże struktury i największe, przeważnie urbanistyczne w skali z elementami architektonicznymi dyplomu. Na tym pierwszym pięterku tej małej architektury, małego regionalizmu, w moich czasach Grand Prix w dziedzinie kapliczki otrzymał znakomity Aleksander Bem. W kategorii małego obiektu, takiej małej, uroczej architektury regionalnej, wtedy bardzo przez studentów lubianym tematem były schrony turystyczne, czy to w Dolinie Pańszczycy, czy w innej, trudniej dostępnej części Tatr, dalej od schronisk. I również inna osoba, znakomita architektka i urocza osoba, Małgorzata Zięcik-Bojanowska, otrzymała Grand Prix. Większa architektura to były przeważnie albo domy handlowe, oczywiście nie pudełkowe, tylko jakoś bardzo ciekawie rzeźbiarsko, dynamicznie i regionalnie ukształtowane, i większe schroniska górskie. I szereg osób w tej kategorii dostawało w poszczególnych relatach Grand Prix. Była to piątka z plusem albo piątka z dorysowaną koroną przez profesora i sześciopunktowa. Wśród tych autorów można wymienić słynnego narciarza Andrzeja Bachledę-Curusia, mojego rówieśnika, ale troszkę niżej studiującego, bo podówczas wygrywał slalomy i slalomy giganty w Pucharze Świata, jednocześnie studiując. Znakomity, bardzo zdolny człowiek i szereg, no jest taka plejada tych osób, które osiągnęły najwyższe pozycje w poszczególnych latach. Tomasz Węcławowicz, potem autor wybitnych prac o Gruszczyńskim, historyk sztuki. Także osoby, które potem poszły w kierunku bardziej historycznym, wybitni architekci, konserwatorzy, tacy jak kolega Kazimierz Kuśnierz, Andrzej Gaczoł. No i w kierunku przemysłówki na przykład profesor Złowacki. Wszyscy to byli wielcy gruszczyńszczycy, znakomicie projektujący na którymś z lat pomiędzy drugim rokiem a piątym rokiem. Gruszczyński bardzo się przykładał do korek. Kiedy po wstępnej klauzurze okazało się, że kilka osób otrzymało najwyższe lokaty, poświęcał takim osobom nawet godzinę osobistej rozmowy z
towarzyszącą osobą prowadzącego ściśle grupę, czyli docenta lub doktora lub magistra. Wtedy wyklarowywał młodej osobie, na czym polega istota tego tematu, jak należy poszukiwać transformacji od formy regionalnej, od formy ludowej do formy nowoczesnej, która jednak będzie miała zawsze ten dźwięk, tę nutę pewnej tradycji, jak w tym przysłowiowym mazurku Chopin. Student był ogromnie umotywowany, nie było tam ludzi, którzy lekceważyliby zajęcia czy opuszczali, wszyscy byli pochłonięci absolutnie pracą i w związku z tym poziom był wysoko śrubowany i studiowi swoimi rysunkami na to i w tym dialogu rzeczywiście praca była fenomenalna. Gruszczyński, jak powiadam, twierdził, że będzie wolna Polska i w wolnej Polsce będzie pan prezydent, czy może pani prezydent i prezydent Rzeczypospolitej powinien mieć swoją willę. Tak jak Bohusz zrealizował willę dla pana prezydenta w latach 30. w Wiśle, tak u profesora Gruszyńskiego należało, jeśli ktoś był gotowy, projektować pałac dla pana prezydenta na przedpolu Tatr. Zrobił szereg szkiców, jeden taki dowcipny z betonowym fortepianem Chopina jako dekoracją wejścia i powstała cała seria tych jakoby will pana prezydenta w postaci dużych, dynamicznych, bardzo śmiałych i pięknych budynków wkomponowanych w krajobraz bliski Tatro. Gruszczyński miał szokujący pomysł, że nawet pracownikom naukowym w stopniu docenta, doktora habilitowanego, zadawał klauzury rysunkowe. Przed nowym rokiem szkolnym kazał wszystkim zasiąść, wydawał formatkę papieru i mówił: proszę państwa, państwo narysujecie w ciągu godziny to i to i to, bo ja muszę widzieć, czy państwo są przygotowani do tego, żeby wyjść na salę i uczyć studentów. Rysowali oczywiście klauzury studenckie. Możemy zobaczyć przykłady znakomitych młodych ludzi czy dyplomantów i znakomitych już ludzi, często utytułowanych, którzy jak sztubaki musieli narysować coś na jakiś temat. Przeważnie były to rysunki udane na szczęście.